Red Infinite Hosting 01, contact Billy. 125, decimal 125, goodbye. 125, decimal 125, 01. Thank you, goodbye. Krótki kurs kabiny 747, ten cały panel, który teraz tutaj pokazuję, nazywa się MCP, czyli Manual Control Panel. Brzegu taki podzespół to jest, za dużo by tutaj tłumaczyć, jest to zakres tutaj niektórych wyświetlaczy, jednego wyświetlacza, który się nazywa ND, Navigation Display, to jest właśnie ten. Jak tutaj zmienię zakres, to widać jak się zmienia tutaj w tej chwili na największy zakres. Przełączyłem, to teraz będę zmniejszał zakres. W tej chwili jest zakres 160, 80, 40. I tak dalej. Range. Następne pokrętło to jest wybór pracy wyświetlacza Navigation Display. Pierwsze to jest Approach, czyli nam pokazuje wskaźniki ELS-a dodatkowe. Dalej jest VOR. Dalej jest Map, czyli w tej pozycji można by powiedzieć nosem samolotu do przodu. A następna pozycja to jest Plan. Czyli orientuje nam trasę lotu, która jest tutaj ze względem północy. Tutaj widać, północ jest dokładnie do góry. No, prawie tak jak w mapie drogowej. Kolej jechać. To mamy Fly Director On. Proszę, teraz przenoszę na Primary Flight Display. W tej chwili nie mamy Flight Directorów i teraz się pojawiły. To jest to, co autopilot wykonuje, albo my wykonujemy, w zależności co jest ustawione po prostu idąc, trzymając ten krzyż w środku, znaczy wszystkie parametry, które są u nas ustawione, są spełniane. Następny przełącznik, który tutaj mamy, jest to włącznik autotrotu, czyli autociąg. Teraz co będzie, jak go wyłączę? Wyłączam go, odzywa się ostrzeżenie, że auto throttle wyłączony, jednocześnie pojawia się tutaj na ekranie auto throttle disconnect, czyli uwaga, bo nie jest pilnowana prędkość przez auto throttle. I tutaj pojawia nam się również ostrzeżenie caution wizualne. Następne okienko, które tutaj mamy, jest okno prędkości. Ono jest w tej chwili zamknięte, nic się nie wyświetla, ponieważ prędkość jest pilnowana przez, otrzymywana przez komputer i wyliczona przez komputer. Natomiast możemy zrobić ingerencję. Proszę. I w tej chwili on nam wyświetlił aktualną prędkość, indicated airspeed, i to jest 267 węzłów. Możemy również przerzucić na liczbę macha 834. Możemy teraz go ustawić. Tutaj załóżmy, jest 834 macha. Jest 834 tak samo. I tutaj widać, że taka prędkość jest utrzymywana. Ten czerwony bar to jest zadana prędkość. Co będzie, jak ja prędkość zmniejszę do 820? Tutaj się troszeczkę to przesunęło i jest prędkość zadana 824, a tu jest 832 i on będzie zwalniał do osiągnięcia tej prędkości. I zamykamy okno, nie ma potrzeby, żeby tutaj w prędkość ingerować. Wstępne D2 przyciski to są przyciski tak zwane Lateral Navigation i Vertical Navigation, czyli nawigacja pozioma i pionowa. Pozioma, no to wiadomo, po kierunku, pionowa natomiast po wysokości. I tutaj jest obok okno kursu i
teraz na przykład, jeśli ja nacisnę okno kursu, to znika LNAV i w tej chwili ja mogę samolotem sterować, dając mu kurs. Taki jak chcę, ale to zrobić. Wciskamy LNAV i on wraca z powrotem. Tutaj właśnie pokazuje, to troszeczkę się odchylił. Już sobie wrócił na nakazaną trasę, którą wyrysował komputer na podstawie tego, co wprowadziło się do komputera. Następnym oknem, które tutaj mamy, to jest okno prędkości pionowej, vertical speed. Ja go teraz otworzę, ono się na zero pokazuje oczywiście, ponieważ nie wzniszamy się i wznosimy. I w tej chwili ja nic nie mogę zrobić, ponieważ lecimy dokładnie na poziomie, więc nie mogę go zniżać ani wznosić się. Natomiast widać tutaj, że wyłączyło się okno INAP, czyli Vertical Navigation, ponieważ to jest pilnowane ręcznie przez Vertical Speed. To włączam, znika okno Vertical Speed. Następne okienko to jest okno wysokości. Lecimy tutaj na poziomie 38380 level. Oczywiście nic tutaj nie mogę robić, ponieważ to jest bardzo precyzyjna nawigacja i nie mogę się zbliżać ani wznosić. Będzie to później robione, jak zaczniemy podejście do lądowania. Wszystkie nastawy, które są robione na MCP, mają zwierciedlenie tutaj na tym przyrządzie, które się nazywa Primary Flight Display. I widzimy, tak jak pokazywałem, prędkość jest pilnowana przez modzie speed, czyli jest to kontrolowane przez autopilot. Dalej mamy lateral navigation, vertical navigation, czyli wszystko to, co komputer zaplanował, wyliczył i co myśmy wprowadzili do komputera, tak wszystko tutaj autopilot wykonuje. Tutaj troszeczkę niżej, po lewej stronie mamy prędkość, to się nazywa prędkość indicated airspeed, czyli względem powietrza. Tu jest ogólne nasze położenie, sztuczny horyzont ogólnie rzecz biorąc. I tu jest wysokość, którą utrzymuje samolot. Tu jest wskaźnik z kolei opadania lub wznoszenia w stopach na minutę. Przyrządem jest navigation display, tak jak już mówiłem wcześniej, jest tu pokazywana trasa. Ten trójkącik to jest nasz samolot i tutaj wykonujemy po trasie w tej chwili z kursem magnetycznym 271. Tutaj są takie dodatkowe informacje. Mamy naszą plan speed, która jest 480, a true air speed jest 491, ale mamy 11 węzłów czołowego wiatru, w związku z czym prędkość względem ziemi jest mniejsza niż względem ziemi, ta bez poprawki wiatru. Tutaj mamy, jaki mamy punkt aktywny następny, to jest Agato, o której go osiągniemy, i aktualny czas wzór. Tu jest jeszcze dużo różnych informacji, które w sumie za dużo by opowiadać. Jest pulpit Computer Display Unit. To jest klawiatura, za pomocą której komunikujemy się z komputerem samolotu, z komputerem głównym, to jest Flight Management Computer. Tu jest bardzo dużo nastawów, to nie do opowiedzenia przez parę minut. Tutaj są dwa zestawy ekranów tak zwanego ICASA, Electronic and Crew Alerting System. Tu się pokazują wszystkie komunikaty, które są po prostu dawane. Na przykład ja na moment wyłączę autopilota. Uwaga, co się dzieje. Oczywiście nie sposób przeoczyć czegoś takiego, że autopilot się wyłączył. Były kiedyś przypadki, nie było sygnalizacji, było z tego powodu jedna czy dwie katastrofy. Dolny ekran pokazuje nam wiele rzeczy. Zaczynając od instalacji elektrycznej, poprzez instalację hydrauliczną, instalacja paliwowa, tutaj sygnalizacja zamknięcia drzwi. Następnie to jest air condition,
i tu jest stan wszystkich naszych kółek. To jest ważne, zwłaszcza po lądowaniu w dużych temperaturach, przy dużym ciężarze, żeby nie przekroczyć temperatur na hamulcach. Dźwignia sterowania silnikami. Tu są włączniki paliwowe. Wyłączył, to by się motor wyłączył. Plus do tego jeszcze parę innych zapawek. Tu są pulpity sterowania radiem. Tu jest z kolei transponder. A tutaj mamy ekran CDU, czyli Control Display Unit. To jest pulpit do komunikowania się i programowania głównego komputera, czyli Flight Management Computer. To jest pierwsza strona, która nam się pokazuje. Pierwszą rzecz, jak sprawdzamy, przygotowujemy lot, to jest IDENT, czyli to, co mamy tu wpisane, jaki jest samolot i czy jest aktywna, jaka jest aktywna baza danych. W tej chwili jest, dzisiaj mamy 16 marzec, jest do 29 aktywna. Także tutaj mamy IDENT i po kolei możemy wywoływać poszczególne strony poprzez indeks, position, performance, thrust limit, czyli sterowanie ciągiem. Strona do startu, która pokazuje nastawy prędkości, plus do tego moc, jaki używamy. Mamy stronę Approach Reference, czyli aktualny ciężar prędkości do lądowania, które musielibyśmy na klapach 30 utrzymywać lub 25. W tej chwili nasz ciężar do lądowania jest dużo mniejszy niż maksymalny. Maksymalny jest 346 ton, więc i prędkości nie są zbyt duże. Chociaż 150 węzłów to nie jest tak mało. Tutaj mamy już ustawiony pas 3-5 do lądowania w baku. Tutaj nam pokazuje, jaka jest długość tego pasa, czy włączona jest glide slope, czyli będziemy korzystać ze ścieżki do lądowania i prędkość, która przewidywana na klapach, która będzie przy naszym ciężarze do lądowania. Będzie około 145 węzłów. Strona Progress, czyli aktualny stan lotu. Lecimy do punktu Agako, który do niego jest dystans 60 mil. Osiągniemy go o 15.35 Zulu i przewidywane paliwo wyliczone na dni będzie 33,1 tony. Następnym punktem jest Bedis, 181 mil i tak dalej, i tak dalej. I Baku przewidujemy, zostało nam 1194 mile. Przewidujemy 18.25 Zulu i pozostałość paliwa będzie 13,2 tony. Minimal.